Teraz pokażę Wam, jak postąpić z belką, która została obciążona obciążeniem ciągłym. Tak jak mówiłem wcześniej, w wcześniejszych filmach, przykładem z życia obciążenia ciągłego może być śnieg leżący na moście, może to być również asfalt położony na moście, czyli generalnie takie obciążenie, które zajmuje na naszej belce dużą powierzchnię. Taką powierzchnię, której już nie możemy pominąć. No i rozpatrzmy sobie taki przykład jak na rysunku, czyli belka swobodnie podparta, obciążona obciążeniem o wadze Q. Q newtony na metr bieżący. We wcześniejszych filmach tłumaczyłem również, dlaczego ta waga tego obciążenia ciągłego sprowadzona jest do newtonów na metr bieżący. Załóżmy, że długość belki wynosi L metrów. Jak postąpić z takim obciążeniem, zanim rozpoczniemy procedurę liczenia reakcji podporowych? Otóż takie obciążenie powinniśmy zastąpić siłą równą wadze tego obciążenia ciągłego. Możemy też powiedzieć, że to siła ciężkości. Także ja narysuję tutaj siłę skupioną. Oczywiście narysowałem ją w środku ciężkości tego obciążenia, ponieważ to jest siła reprezentująca wagę tego śniegu, tego asfaltu, generalnie tego obciążenia ciągłego. Dlatego zlokalizowana jest ta siła w odległości L drugich, L drugich. Czyli można powiedzieć w środku ciężkości. To obciążenie ma kształt prostokąta, dlatego jego środek ciężkości możemy sobie narysować, że leży na przecięciu się przekątnych. O, w taki sposób. No i teraz ważne, aby właściwie ustalić wartość siły wypadkowej. Więc skoro my wiemy, że metr bieżący naszego obciążenia ciągłego waży Q newtonów, to L metrów będzie ważyło Q razy L, czyli waga jednego metra bieżącego razy ilość metrów bieżących. Oczywiście jednostką po uproszczeniu mamy newton przez metr, czyli jednostka Q mnożymy przez metr, czyli przez jednostkę długości. Metry się upraszczają i zostaje nam po prostu newton. I w taki sposób zastępujemy obciążenie ciągłe siłą wypadkową. Jest to zwykła siła skupiona, którą będziemy następnie używać w obliczeniach, w kolejnych obliczeniach, jako zwykłą siłę skupioną. Skoro już wiemy, jak zastąpić obciążenie ciągłe siłą wypadkową, rozwiążmy zatem przykład belki swobodnie podpartej, obciążonej obciążeniem, między innymi obciążeniem ciągłym. A więc zacznę od zastąpienia obciążenia ciągłego siłą wypadkową. W środku ciężkości obciążenia rysuję siłę, która będzie równa wadze jednego metra bieżącego tego obciążenia, czyli 8 kN na metr, razy długości, na jakiej leży to obciążenie, czyli 6 metrów. Metry upraszczamy. Wychodzi mi 48 kN. Oczywiście rysuję sobie miejsce lokalizacji siły wypadkowej. Warto jest zaznaczyć sobie dodatkową linię wymiarową. To później ułatwia nam obliczenia, szczególnie momentów. A więc tutaj 3 metry i tu również 3 metry. Następnym etapem jest zastąpienie podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Oznaczę podporę w punkcie A i w punkcie B. Tak jak wcześniej już o tym mówiliśmy, podpora przegubowa przesuwna
stawia opór dla ruchu pionowego, dlatego na kierunku pionowym będzie miała reakcję VA. Nie stawia oporu dla ruchu poziomego, dlatego tutaj reakcji poziomej nie będzie i nie stawia oporu dla ruchu obrotowego, więc reakcji momentowej również nie zaznaczamy. Podpora w punkcie B, podpora przegubowa nieprzesuwna, stawia opór na kierunku pionowym, więc na pewno będziemy mieli reakcję VB, stawia opór dla ruchu poziomego, dlatego będziemy mieli reakcję HB. No i mamy belkę przygotowaną do obliczania reakcji podporowych. I teraz możemy przystąpić do zapisywania równań równowagi w celu wyliczenia reakcji niewiadomych. Oczywiście zacznę od przyjęcia układu odniesienia. Klasyczny układ współrzędnych XY. Tutaj będziemy mieli oś X, oś Y i załóżmy sobie zwrot momentu dodatniego. Załóżmy, że obrót w prawo to obrót dodatni, obrót w lewo to obrót ujemny. Tak jak wcześniej mówiłem, kwestia znakowania w tym przypadku jest kwestią przyjęcia. I zaczniemy sobie obliczenia reakcji podporowych. Załóżmy, że zaczniemy od równania sumy rzutów sił na osi X. Z tego równania wyznaczymy sobie niewiadomą reakcję HB. Szukamy zatem sił równoległych do osi X. Jeżeli ich zwrot jest zgodny ze zwrotem osi X, to je dodajemy. Jeżeli jest przeciwny do zwrotu osi X, to odejmujemy. Jak widzimy, siła 5 jest równoległa do osi X. Jej zwrot jest przeciwny do zwrotu osi X, więc zapisujemy minus 5 kN. HB, czyli nasza niewiadoma reakcja, zwrot przeciwny do zwrotu osi X, więc odejmujemy minus HB. Więcej sił poziomych nie ma, równa się 0. Stąd wynika, że nasza reakcja HB równa się minus 5 kN. Co za tym idzie, widzimy, że zwrot reakcji wyszedł przeciwny, a wynika to z tego, że wartość wyszła ujemna. Więc skreślamy stary zwrot, rysujemy nowy zwrot i wpisujemy wartość bezwzględną naszej reakcji 5 kN. Oczywiście wyszło wszystko logicznie, ponieważ skoro belkę ciągnie siła 5, reakcja w podporze musi temu przeciwdziałać, aby belka była w równowadze sił poziomych. Zapiszmy teraz, mógłbym napisać sumę rzutów sił na oś Y, ale aby oszczędzać czas, nie zrobię tego, ponieważ od razu widzę, że pisząc sumę rzutów sił na oś Y, w moim równaniu wystąpią dwie niewiadome, niewiadoma VA oraz niewiadoma VB. Staram się unikać równań z dwoma niewiadomymi, aby jak najszybciej dojść do wyniku reakcji. Równanie suma rzutów sił na oś Y wykorzystam później jako równanie sprawdzające. Zatem zacznę obliczenia od sumy momentów w punkcie A. Wybieram punkt A, aby uniknąć równania z dwoma niewiadomymi. Licząc moment w punkcie A, widzę, że odległość kierunku wektora VA od punktu A jest równa 0, a więc ten wektor z tego równania wypadnie, ponieważ VA pomnożone przez zerową odległość od punktu A da zerowy moment, więc zostanie mi w równaniu tylko jedna niewiadoma VB. Zróbmy zatem to równanie. Suma momentów w punkcie A. Pierwsza siła to 48 kN. Jej odległość od punktu A, czyli odległość jej kierunku, kierunku jej wektora to 3 metry. I teraz sprawdźmy znak. Bardzo prosto sprawdzić to na podstawie klucza. Wyobraźmy sobie, że to jest klucz nałożony na nakrętkę sześciokątną od śruby. No pewnie każdy z Was miał okazję odkręcać czy zakręcać nakrętkę od śruby kluczem, więc łatwo sobie to wyobrazić. Ja nakładam tą nakrętkę na punkt A, czyli wyobrażam sobie to, jakby moja śruba, oś mojej śruby była w punkcie A. I teraz
łatwo stwierdzić, że siła 48 powoduje obrót naszej nakrętki w stronę prawą. A skoro w prawo, to u nas jest to znak plus. Zapisujemy zatem do równania 48 na plusie razy odległość wektora 48 od punktu A, czyli 3 metry. Zapisujemy zatem 48 kN na plusie razy odległość wektora 48 od punktu A, czyli 3 metry. Idziemy dalej. Kolejna siła to 20. Odległość kierunku wektora 20, czyli prostej, na której on leży, od punktu A to 6 plus 2, czyli 8 metrów. I podobnie jak wektor 48, powoduje nam obrót tego klucza, który byłby nałożony na śrubę przyłożoną w punkcie A, w stronę prawą. Także to również będzie znak dodatni, czyli plus 20 kN razy 8 metrów. No i zostaje mi jeszcze wektor VB, który tym razem będzie generował obrót w lewo, także będzie to znak minus, zgodnie z naszym kryterium znakowania, czyli minus VB razy odległość wektora VB od punktu A, czyli 6, 2, 2, 10 metrów. Wrzucam sobie oczywiście moje równanie do kalkulatora i otrzymuję, że moje wyrazy wolne zsumowane ze sobą dadzą wartość 304 kN. Tutaj wyraz jest niewiadomo, minus VB razy 10 metrów równa się 0. No to stąd już prosta matematyka wynika, że nasze VB będzie równe, metry oczywiście upraszczamy, 30,4 kN. Wyliczyłem, więc wpisuję sobie od razu na belkę 30,4 kN. Teraz wyliczam VA. Tak jak wcześniej już wspominałem, mógłbym wyliczyć VA z sumy rzutów sił na oś Y, ale nie zrobię tego, ponieważ jeżeli VB byłoby wartością błędną, to wyliczając VA w zależności od błędnie wyliczonego VB, również VA wyliczyłbym niewłaściwie. Dlatego, aby minimalizować ryzyko kontynuowania błędu, wyliczę VA korzystając z sumy momentów w punkcie B, a więc równania, do którego na pewno nie zaliczę VB, ponieważ odległość wektora VB od punktu B jest równa 0. Zapisuję zatem sumę momentów w punkcie B równa się 0. Ta sama historia co wcześniej. Mam tu przygotowany kluczyk, przyłożę go. Pierwsza siła to 20, powiedzmy sobie. Teraz zaczniemy od 20. Czyli nakładam nakrętkę od śruby na punkt B. No i sprawdzam, jak moim kluczem obróci siła 20. No i widzę od razu, że siła 20 spowoduje obrót w stronę lewą. Będzie śrubę odkręcać. A więc zgodnie z naszym znakowaniem będzie to znak minus. Zapisuję zatem minus 20 kN razy odległość wektora 20 od punktu B, to jest 2 metry. Idziemy dalej. Teraz wektor 48, również znak minus, ponieważ generuje obrót w lewo, czyli minus 48 kN razy odległość wektora 48 od punktu B, tym razem to będzie 2 metry, 2 metry i 3 metry, czyli razem 7 metrów. Zostało nam jeszcze VA
tym razem znak plus, ponieważ generuje obrót w prawo, plus VA razy odległość, cała długość belki, czyli 10 metrów i przyrównujemy to wszystko do zera. Wyrazy wolne w kalkulator, wychodzi nam, że VA razy 10 metrów minus 376 kilonewtonometrów równa się 0. No i stąd już możemy prosto wyliczyć, uproszczając metry, że nasze VA równa się 37,6 kilonewtona. Wynik oczywiście wpisuję sobie na belkę. 37,6 kN. Mam zatem wyliczone wszystkie reakcje, pozostało nam zrobić równanie sprawdzające. No i tak jak na początku wspomniałem, wykorzystam tutaj równanie sumy rzutów sił na oś Y, ponieważ jeszcze tego równania nie wykorzystywałem do obliczeń. To jest pierwszy argument za jego możliwością wykorzystania, a drugi to, że uwzględnię dwie główne reakcje VA i VB w tym równaniu. Oczywiście nie uwzględnię HB, ale ciężko byłoby się w tym równaniu akurat pomylić. Zapisuję równanie sprawdzające, czyli suma rzutów sił na oś Y równa się. Szukam sił równoległych do osi Y. Jeżeli zwrot sił jest zgodny ze zwrotem osi Y, dodaję. Jeżeli przeciwny, odejmuję. A więc VA będzie na pewno z plusem, więc wpisuję już oczywiście wartość wyliczoną VA 37,6 kN. Wypadkowa 48 z minusem. 20 z minusem. I VB, czyli 30,4 znak plus. Po wrzuceniu w kalkulator daje nam to dokładnie 0, co oznacza, że nasze zadanie jest obliczone poprawnie. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.